Salezjańska, Lizbona. Ruszamy w drogę jeden Zapraszamy na nasz lizboński podcast z tyłu autokaru. Zapnijcie pasy i ruszajcie z nami. Szczęść Boże. Witamy Was w kolejnym dniu naszych rozmówek na tematy kościelne, ale i nie tylko, przede wszystkim życiowe. I przedstawiam moich gości, a właściwie oni się sami przedstawią. Wojciech, może Ty zacznijmy od tak od skrajnego. Mam na imię Wojtek, jestem wychowankiem Szkoły Salezjańskiej w Oświęcimiu, tam też się urodziłem, tam mieszkam, zajmuję się w życiu nagłośnieniem, jestem nagłośnieniowcem, zmierzam do małżeństwa, będę brał ślub. Maria Kargulewicz, ja jestem członkiem wspólnoty Ziemia Boga, salezjańskiej wspólnoty działającej tutaj w Krakowie na Łosiówce. Na co dzień zajmuję się pracą w przedszkolu, opiekuję się dziećmi, także pedagogiką. A poza tym taką lekką pracą artystyczną. Ksiądz Franciszek Janyga. Pracuję i mieszkam na dymnikach tutaj na parafii salezjańskiej. Jestem salezjaninem od 2005 roku. Aktualnie pracuję w szkole, na parafii, prowadzę ministrantów. No i czasem też tutaj w seminarium się pojawiam. Dzisiaj będziemy sobie mówić na temat. Kościoła i to nie byle jakiego, bo młodego, dlatego e, jesteśmy w gronie młodych osób. E, I e, pierwsze pytanie do Was, pierwsze skojarzenia, albo może jakieś e, e, stereotypy, które słyszeliście na temat kościoła. E, Marysiu, może Ty zacznij pierwsza. Ja. Ym, jak sobie myślę o kościele. To um, może przychodzi mi takie hasło, które gdzieś tam się pojawia często, ale um, myślę o domu. Faktycznie myślę o domu, o rodzinie, um, ale też o, o Jezusie, bo jakby na przestrzeni wszystkich moich lat życia, <grych> to jednak coraz bardziej doświadczam tego, że Kościół to jest Jezus Chrystus. I jakby taka jedność z Nim, y, nasza jedność z Nim, więc jakby to, to gdzieś. Tak na szybko przychodzi mi, kiedy, kiedy właśnie ktoś pyta mnie o Kościół. Moje skojarzenia, czy skojarzenia młodzieży, z którą się spotykam? Bo to też jest różnica. No, moje jest takie dobre skojarzenie. To jest, to jest właśnie coś bliskiego. Mogę powiedzieć, że jak myślę Kościół, to sam myślę od razu no to, co też słyszymy często w teologii o Kościele, że to jest matka. Ja tak się czuję. Ja bez Kościoła po prostu nie, nie istnieję. Nie istnieje moje kapłaństwo bez Kościoła. Nie istnieje jako salezjanin bez Kościoła. Więc to, to jest bardzo coś bliskiego. Nie wyobrażam sobie życia bez Kościoła, bo żeby Kościoła po prostu nie było. A to, co słyszę od młodych, no to są różne określenia czy skojarzenia, raczej negatywne z tymi, z którymi też gdzieś tam się widuje. To jest technikum łączności, gdzie jest 1300 chłopaków, różnie, różnie też u nich z wiarą, czy z jakimś doświadczeniem Kościoła właśnie, czy wiary. Więc z, z reguły są to skojarzenia negatywne, to znaczy po prostu hajs, kasa, to są księża, też różnie prowadzący się, to są jakieś afery w Kościele. No to jest dzisiaj gdzieś tam Jan Paweł II, dla niektórych to jest dzisiaj Franciszkańska III. No takie, takie skojarzenia Ogólnie też mogę powiedzieć, że z tych negatywnych, jakoś one się gdzieś tam kręcą koło, koło tematyki pieniądza, właśnie, i koło tematyki jakiejś takiej hipokryzji, czy takiego gadania, właśnie, w kościele jako trochę nieprawdziwej rzeczy robiącej co innego niż, niż się mówi tam. To jeżeli o mnie chodzi, to wiem, może kluczem moich przedmówców powiem może najpierw, może na odwrót. Zacznę od tego, co ludzie mówią zwykle o kościele, z czym ja się spotykam. Bardzo często widzę właśnie, co mnie osobiście bardzo boli, bo dla mnie na przykład nie wiem, Jan Paweł II był zawsze ogromnym autorytetem dla mnie jako dla młodego chłopaka zawsze to było, no jego słowa zawsze bardzo mocno we mnie jakoś tam rezonowały i kiedy został ogłoszony świętym, bardzo to mocno we mnie zagrało i zobaczyłem, że praktycznie natychmiast, zaraz po tym, jak został świętym, zaczęło się no jego szkalowanie, prześladowanie, tak, że zaraz widziałem, że tutaj świat się zaczął przeciwko przeciw, przeciw temu buntować i to pokutuje do dzisiaj i nawet wśród moich znajomych, którzy gdzieś tam żyją w kościele, też widzę, że nie wiem, no, jakieś są głupie żarty, związane właśnie związane z papieżem, więc tutaj widzę bardzo dużo takiej przestrzeni medialnej. To jest bardzo medialny temat Kościół teraz. był się bardzo, bardzo publiczny, bardzo oficjalny. No tak mnie samego bardzo uderza, bo odchodzi się od tego, czym Kościół naprawdę jest. Yy, gdzie dla mnie jest, tak jak ksiądz Franciszek powiedział, matką, jest czymś naprawdę bardzo bliskim. Yy, ja przez ostatnie lata bardzo poczułem wspólnotę w Kościele, że to jest miejsce, w którym mogę wzrastać jako człowiek i w którym nauczyłem się wszystkich moich talentów, wszystkie moje Rzeczy, które potrafię, które są we mnie wartościowe, do których chcę wracać, przyszły z kościoła. Ja zauważyłem, zauważyłem w swoim życiu, że ktoś prowadził mnie przez całe życie. Nie wiem, kto się za mnie modlił, ale wszystko się tak pięknie układało i wszystko, co najpiękniejsze, właśnie spotkało mnie w kościele. Swoją narzeczoną, tam poznałem swoją narzeczoną, tam poznałem moich najlepszych przyjaciół, tam nauczyłem się fachu, który teraz jest moją pasją. Także Kościół dla mnie jest taką kanwą, na której było zbudowane całe moje życie. I przykro mi, kiedy po prostu słyszę, kiedy ludzie tak bardzo do tego spłycają się, jak się Franek mówił do grzechów, pojedynczych jednostek albo do jakiegoś takiego ogólnego spojrzenia, a nie mówi się o tych pozytywach i o tych pięknych rzeczach, które są w kościele. Dzięki, że tyle właśnie rzeczy wybrzmiało, do których możemy się teraz odnieść. Bo padło słowo wspólnota, padło słowo matka. Więc chciałbym teraz też od Was usłyszeć, jak znaleźliście, jak znaleźliście to swoje miejsce w kościele? Gdzie się odnajdujecie? Jak rozwijacie swoją wiarę, Marysiu? Ja. <laughs> Znaczy, moja droga do kościoła w sumie nie jest jakaś taka, jakby to nie jest taka spektakularna y, historia, może jakieś wielkie y, nawrócenie y, z, z dużej odległości. Ja pochodzę z rodziny po prostu y, katolickiej, która przykładnie co niedzielę y, chodziła do kościoła i też no właśnie uczestniczyła w jakichś nabożeństwach. Y, także taka, taka tradycyjna wiara była mi bliska, ale y, jakby to. Y, nie wiem, jak to określić, ale ja zawsze wewnętrznie czułam, że jakby pragnę czegoś więcej, i gdzieś to moje serce się wyrywało. Ym, też taka, ym, taka sprawa, ym, nie wiem, no jakby ja pochodzę też z dosyć małej miejscowości. Ja zawsze też czułam, że kościół to będzie miejsce, gdzie ja mogę się rozwijać po prostu, gdzie czeka na mnie rozwój, że to jest taka szansa też, i, i jakby to, to moje serce gdzieś tam mocno się gdzieś wyrywało. W tę te, w te stronę, żeby, żeby do tego kościoła uczęszczać i, i żeby tam faktycznie gdzieś, ym, nie wiem, poszerzać swoje umiejętności. Jako małe dziecko nie mogę powiedzieć, że dążyłam do tego, żeby, żeby rozwijać swoją relację z Jezusem w kościele. Nie, bardziej że gdzieś tam szukałam ludzi, to, 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 to trzeba powiedzieć. Natomiast przez to Pan Bóg zadziałał. I ja ym, zaczęłam. Ym, Zaczęłam w szkole podstawowej jeździć na oazy, uczęszczać właśnie y, na spotkania ruchu światło życie. Jakby tam zaczęłam też się formować konkretnie i poznawać Pana Jezusa, czyli właśnie wspólnota, nie? I y, y, jakby tam zaczęłam odkrywać moc Kościoła, sakramentów świętych. To, jak to jest ważne w naszym życiu duchowym, i jakby przez to, to to moje serce coraz bardziej gdzieś tam pragnęło jeszcze większego rozwoju duchowego, jeszcze głębszej relacji z Jezusem. Ym, I jakby też podpisuję się dokładnie pod tym, co ty powiedziałeś yy, we wcześniejszej odpowiedzi, że ja właśnie w kościele, tam w tej wspólnocie. Otrzymałam najpiękniejsze, co mam w życiu, nie? Otrzymałam relacje przyjaźnie, które trwają do dziś. Otrzymałam jakby rozwój takich moich umiejętności też i jakichś personalnych, i, i talentów, yy, możliwość rozwoju, więc jakby Pan Bóg działał przez to wszystko, gdzie yy, to, jak, to jak to jak mnie stworzył, to jak stworzył innych, to jak wchodziliśmy w relacje jakoś razem. Yy, I ja tak, tak też. Yy, tak też odkrywałam właśnie Kościół i moje miejsce w kościele, więc, więc tak to się gdzieś to wszystko rozwijało. No i potem przyszłam na studia do Krakowa i tutaj też szukałam wspólnoty, żeby po prostu dalej się, się rozwijać, bo czułam, że, że w taki sposób się najlepiej formuję, no i że, że tak jakoś Pan Jezus to kieruje. Ja podobnie jak Marysia pochodzę z rodziny katolickiej, która co ciekawe nawróciła się niedawno. To jest taki, takie moje ciekawe spostrzeżenie, że można być katolikiem, a nie być człowiekiem nawróconym. Można chodzić do kościoła, a tego Boga. Mm... Czyli moi rodzice są fantasty, fantastycznymi ludźmi, jestem im wdzięczny za wszystko. Uważam, że byli fenomenal, fenomenalnymi rodzicami, nie mam nic do zarzucenia, ale pięknie mi się na nich patrzy teraz, jak my już z bratem, mamy ja z tylko dwóch, wyszliśmy właśnie z domu, yy, wyprowadzamy się powolutku i rodzice skupili się na sobie i zaczynają odkrywać swoją miłość i miłość Boga do nich. To jest pięknie się na to patrzy, jak się na rodzice. A wracając do tematu, moja cała droga do Pana Boga to jest szkoła salezjańska. Ja z bardzo fatalnej postawówki pochodzę. Było no, strasznie. Do tego stopnia, że nawet mnie pobili na korytarzu, na oczach wychowawczyni. No, grube rzeczy, nie? Ale i z takiej postawówki, gdzie wszyscy mieli uczniów w nosie, poszedłem do szkoły salezjańskiej i nagle się okazuje, że nauczyciele mogą. Mieć relacje z uczniami, że są na, na, nauczyciele są wierzącymi ludźmi, którym bardzo zależy na tym, żeby uczeń się nauczył, żeby czuł się dobrze, żeby czuł się wspierany. To było dla mnie niesamowite. Yy, I takie proste rzeczy. Ksiądz Zenon Latawiec prowadził orkiestrę dętą u nas w szkole, więc przez orkiestrę denton jakby wszedłem głębiej w całą jakby strukturę salezjanów. Przestała, 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 przestała być tylko moja szkoła. Zaczęła być też moja pasja. Oratorium, w którym też bardzo aktywnie działałem i w którym nauczyłem się nagłaśniać. Nauczyłem, spotkałem fałsystę, którym też posługuję, zespół ewangelizacyjny. No i jakby przez to, że w tym zespole ewangelizacyjnym zaczęliśmy się naprawdę na Panu Bogu skupiać, zagłębiać, no to tak jakby moja wiara zaczęła wzrastać oceny oratorium, takie taka się duchowość salezjańska i y, modlitwa i wiara przez działanie, a znowu przy tym w v systemie już taka bardziej duchowa strona, bardziej już głębia modlitwy i Pan Bóg to bardzo prowadził i ja to głęboko w sobie dostrzegam, że dobieram na moją... Yy, zgodnie z, moją, z moim poziomem dojrzałości, dobierał takie rzeczy, w których mogłem się rozwijać przez całe swoje życie. Także to było piękne. Także ja zocie, sale z Salezianą, tak naprawdę, yy, to, że jestem w miejscu, w którym jestem. Jestem za to wdzięczny. Tak. Jeśli chodzi o mnie, to Kościół, no to przede wszystkim rodzina moja, jakoś to od samego początku było mi bliskie, bycie w kościele, służba też jako ministrant, chłopak. Przykład rodziców, ich codzienna obecność na mszy świętej. Odkąd pamiętam, oni są zawsze byli i są do dzisiaj na mszy świętej codziennie. Do tego stopnia, że jak jest msza święta wieczorem, czy tam popołudniem, to mama po prostu mówi, że że jakoś wtedy ten dzień inaczej wygląda, po prostu, bo, bo, bo trzeba jednak zacząć od, od Boga, od Eucharystii, od mszy Świętej. E, dzień takie, takie ma spojrzenie na, na tą Eucharystię codzienną. E, no właśnie, wspomniałem, że byłem ministrem, to było bardzo ważne dla mnie takie doświadczenie, właśnie czego e, nie tylko siedzenia w kościele, modlitwy i i po prostu bycia tam z tej, po tej drugiej stronie, jak, jak większość, ale, ale konkretnego zaangażowania I to, i to od samego początku po prostu we mnie żyło. I to było tożsame, to znaczy moja obecność w kościele wiązała się ze służbą przy ołtarzu, widziałem moich braci starszych, którzy też byli ze mną, którzy dali mi ten przykład, służyli, pokazywali, jakoś prowadzali w te kolejne stopnie też ministranckie, więc można powiedzieć, że jakoś też to wszystko przeszedło aż do bycia takim Ceremoniarzem czy opiekunem ministrantów, bo też tak się wydarzyło w naszej parafii, że nie było wikarego później i, i ktoś musiał pełnić tą funkcję takiego opiekuna ministrantów i trochę takiego ogarniania tych spraw, takich y, młodzieżowo-właśnie y, jakichś tam około młodzieżowych. Y, więc więc y, tak jak się bardzo odnalazłem w tej mojej parafii rodzinnej. I stamtąd mam takie doświadczenie, właśnie kościoła, bardzo konkretnego, kościoła, gdzie, gdzie, gdzie po prostu się coś robi, gdzie jest sens też bycia, gdzie jest jakby moje miejsce, w jakim stopniu, gdzie jestem chciany, gdzie czuję się potrzebny i gdzie też w jakiś sposób mnie chcą. Więc to jest takie moje doświadczenie tych, tych młodych, młodych lat, i to jest pierwszy, można powiedzieć, etap uczenia się kościoła, a drugi to jest etap, kiedy wstąpiłem już do zakonu. Bo to jest już Kościół też trochę od, jeszcze bardziej od, od wnętrza, jeszcze bardziej taki wspólnotowy, chociażby ze względu na życie wspólnotowe, na przeżywanie tego wszystkiego, co Kościół, czym Kościół żyje, przede wszystkim święta, ten ok, okres liturgiczny i cały w ogóle rok liturgiczny, ta dynamika, która jest wpisana jakoś no, w moje życie i dzięki temu, że jestem we wspólnocie zakonnej, to. Te wszystkie święta i to, czym żyje Kościół, jest no, po prostu czymś moim na co dzień i w tym się też odnajduję, i z tego też czerpię wielką radość i oczekuję różnych okresów liturgicznych, typu Wielkim Postu, na przykład bardzo lubię, albo świąt, które po prostu cyklicznie powracają. I, i, i to jest taki Kościół, który, który jest ciągle też dla mnie żywy, ze względu chociażby na to, że też zmieniamy miejsca jako zakonnicy, zmieniamy wspólnoty. Zmieniamy otoczenie, można powiedzieć, czyli ten Kościół widzimy z różnych stron. Czasem też zmieniamy państwa, prawda? czy jesteśmy w różnych innych miejscach, nie tylko w Polsce, gdzie możemy doświadczyć też tej powszechności Kościoła. Tego, że Kościół to nie tylko właśnie to, czego nauczyliśmy się na przykład w domu rodzinnym albo, albo tutaj w Polsce, ale, ale to jest taka rzeczywistość, gdzie, z jednej strony, mocno związana z ludźmi. A z drugiej strony mocno usadzona właśnie w pewnej tradycji, w, w, tej, w tej tradycji apostolskiej też, czyli oparta na papierzu, na pewnej hierarchii, na pewnym porządku, który ja też w kościele odnajduję i z tego się cieszę, bo to jest jakoś coś mi bliskiego ciągle. Niech tak będzie. Bardzo dużo rzeczy e, padło odnośnie kościoła i to mnie ogromnie cieszy, że e, właśnie macie takie z jednej strony spojrzenie szersze, czyli to, że Kościół po pierwsze to nie jest tylko budynek, to nie jest tylko jakieś miejsce, w którym się tylko spotykamy, ale Kościół to są przede wszystkim ludzie, Kościół to jest przede wszystkim wspólnota, którą i tu jest też ważna rzecz do podkreślenia, którą tworzę ja sam, ja sama. Każdy z nas i, i, i wszystkich, wszystkich, których spotykamy. Tu też Ksiądz Franek zauważył, czego wy na pewno doświadczycie e, albo już doświadczyliście, jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam, e, że Kościół to nie jest tylko moja wspólnota lokalna, to nie jest tylko moja wspólnota krajowa, ale Kościół jest na całym świecie. E, do tego się odnoszą właśnie słowa z Ewangelii. Według św. Mateusza, gdy Jezus y, powiedział do Piotra: Ty jesteś skałą, na której zbuduje kościół, i bramy i nie przemogą. Dlatego, y, jeżeli gdzieś kościół upada i przeżywa jakiś kryzys, chwilowy, może dłuższy, y, też się nie ma, co, nie, ma nie ma co zrażać i myśleć szerzej, że mimo tego, że tu gdzieś upada. To Kościół jest na całym świecie i ja wszędzie, gdzie, gdzie bym nie pojechał, znajdę tą, tą, tych, który, którzy żyją właśnie dla, dla Chrystusa. Ja osobiście tego doświadczam. Po tym, co Ksiądz Franek mówił, już nie, jedno, niejednokrotnie miałem taką sytuację, gdzie musiałem się przemieścić z jednego miejsca na drugie, przenocować. E, mam to szczęście, że jestem w z Zeninem, więc wystarczy jeden telefon do współbrata czy, e, czy kogoś znajomego i, i jest noslek. E, I ta wspólnota też mnie podtrzymuje, wiem, że na, mogę na nich polegać. E, myślę, że to jest to, e, to, co z jednej strony przyciąga. Młodych ludzi i co właściwie Kościół może, może każdemu, każdemu zaoferować. E, czasami to nie jest e, nie wiadomo jaka, jak duża rzecz, a czasami to jest właśnie jakieś dobre słowo, e, jakiś e, nawet, nawet, nawet uśmiech. E, chciałbym, żebyście teraz wrócili do tych swoich czasów młodości, e, jeszcze młodszej niż teraz. <grym> Do tego momentu, który myślę każdy przeży przeżywa, trudno określić, kiedy, je, kiedy, kiedy on następuje, ale w naszym życiu przychodzi taki moment, kiedy to, co nam przekazywali rodzice, o czym, wy, wy, o czym wspomnieliście, czyli ta, ta wiara, to co się w kościele dzieje, przychodzi taki moment, że to musi być moje, że ten Bóg, o którym oni mówią, ja chcę go spotkać i że ja mu, czy mogła o nim opowiadać, Innym. E, no to jest taki najtrudniejszy moment, bo się szuka samemu e, swojego doświadczenia e, pana Jezusa. No i chciałbym, żebyście myślami wrócili do tego momentu, bo pewnie nie było łatwo, a może było łatwo e, i podzielili się, może jak to było. Tym razem, może od Wojtka zaczniemy. Miłosiernie, e, klerek rozrzuca tak pomiędzy tych <grym> początkujących. E, Taki moment, w którym yy, wziąłem Pana Boga jako swojego. Tak? Ciężko jest sobie taki moment znaleźć, kiedy nie było. Yy, kiedy nie było się tak jakoś spektakularnie nawróconym. Ja nigdy nie, 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 nie leżałem pod mostem jako narkoman i nie odnalazłem Pana Boga. Zawsze byłem gdzieś blisko. I zdaje mi się, że w moim życiu to jest yy, cały czas. To jest każdy dzień. Ja właściwie każdego dnia muszę taką decyzję podejmować, że tego dnia, Panie Boże, jednak będę Twoim sługą, nie? że przychodzą jakieś pokusy, niektóre bardzo trudne, i sobie postanawiam, no nie, Panie Boże, oddałem Ci moje życie, jesteś moim panem i ja będę Tobie posłuszny. Mam takie doświadczenia z spotkania Pana Boga. Yy, Nie blisko, kiedy to ON jakby. Ja staram się przy Panu Bogu być cały czas, a On raz, yy, parę razy w moim życiu dał mi taką yy, możliwość, yy, jakby spotkania go no niemalże fizycznie. Ja no, pamiętam jak kiedyś. No byłem, ja miałem 14 lat wtedy albo 15, była dobra noc oratoryjna, taki fajny event całonocny u nas właśnie w we, we oratorium organizowali, gry terenowe, i tam zawsze było tak, że o północy była msza święta, po niej adoracja świętego sakramentu. No i ciemny kościół, yy, akurat jakoś tak się wydarzyło, że byłem sam w ławce. I ja wtedy nie byłem jakoś bardzo zaangażowany, jeśli chodzi o o, o wiarę, o, o, o działalność. Byłem z kumplami, na, tą, na, na to, poszliśmy to fajna impreza, poszliśmy razem komplek gdzieś tam albo się pospali albo coś bo ja byłem sam w ławce tam, tam na w odległości yy, i poczułem jak nagle ktoś po prostu kładzie mi rękę na ramieniu tak tak ja też pamiętam z dzieciństwa mój tata miał bardzo ciężkie ręce i ja się taka bardzo ciężka ręka po położyła mi się na, na, na ramieniu i tak sobie poczułem, i poczułem i usłyszałem słowa że, że kocham cię nie poczułem się kochany To no niesamowite to jest i to jest taka miłość której żaden nawet człowiek ci nie może dać nie Mimo, że... Mm, Kasia uścisnęła mnie bardzo wiele razy w życiu z prawdziwą miłością, to to naprawdę to nawet, nawet ta jej największa miłość yy, która w ogóle mnie zachwyca za każdym razem, ale nawet ta jej miłość nie może tak być, jak ta miłość Pana Boga, jak wtedy poczułem i to było takie. Wow, nie? Chcę, chcę tak częściej. No, mam, mam, to minęło już od tego roku, no 10 lat prawie minęło od tego momentu, jeszcze się nie powtórzyło, ale super to był moment i dwa razy na adoracji Najświętszego Sakramentu miałem tak, że poczułem naprawdę taką niesamowitą miłość do, od, Pana, od Pana Boga do mnie, um, no niesamowite to są uczucia takie, że naprawdę takie jasne punkty w życiu człowieka. Um, ale są też momenty, w których, tak jak klerek mówi, trzeba tę wiarę rodziców zamienić na własną wiarę. No to właśnie pamiętam też kilka takich momentów, w których musiałem dokonać wyboru. Ja jako akustyk mam bardzo dużą wolność pracy, nie jestem na etacie nigdzie, tylko. Ludzie dzwonią, jadę, nie dzwonią, nie jadę, ale często mi się nakładają też terminy prawie zawsze, więc muszę podejmować decyzję. No i nieraz taką decyzję musiałem podjąć, która na przykład materialnie się nie opłacała. Typu dzwoni na przykład zespół ewangelizacyjny jedź z nami, albo dzwoni firma Nagłosieniowa, jedź z nami zapłacimy ci cztery, cztery razy tyle. No i to jest kolejny wybór, nie? Panie Boże, oddaję. Ty mi dałeś ten talent, więc ja chcę go oddać Tobie, więc wybiorę Ciebie, nie? Pojadę z Tobą, pojadę z zespołem, pojadę z zespołem ewangelizacyjnym nagłaśnić w jakiejś malutkiej wiosce, a oleję ten wielki festiwal gdzieś tam za granicą na przykład, nie? Więc to są takie momenty, w których jakby chcę oddawać Panu Bogu swoje życie. Albo wyjazd, miałem teraz możliwość wyjazdu do Emiratów Arabskich na trzy tygodnie, czy dłuż, nie, dłużej, to, było, to był dłuższy okres, ale no, uznałem, że no, nie pojadę, no bo gdzie ja znajdę kościół w Emiratach? Nie? Na nie pójdę co niedzielę, a jakby Pan Bóg tak Kościół nie, nie jest dla mnie. Nie? Ja uważam, że Pan Bóg po to Kościół stworzył, po to św. Piotra namaścił, po to sam miał 12 uczniów, potem dwóch dodatkowych, żeby tę wspólnotę tworzyć, nie? gdzie dwóch lub trzech i tak dalej. To jest w masa takich elementów, gdzie... No Pan Bóg pokazuje, nie? Przez swoje słowo, że on chce, żebyśmy byli razem. No, no, samo stworzenie Pana Boga. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. To ja to jako małżeństwo, albo jako też wspólnotę, nie? Też to, też to dostrzegam. Więc ja, ja bez kościoła, takiego kościoła, kościoła, nie jestem w stanie żyć. Nie mógłbym co niedzielę nie pójść do kościoła, albo nie móc skorzystać ze spowiedzi. Nie? Ja staram się żyć własce uświęcającej, jak tylko grzeszę, to praktycznie natychmiast idę do spowiedzi. I co bym w tych Emiratach zrobił, gdybym księdza miał najbliższego kilka tysięcy kilometrów od, od pracy, nie? Więc nie wiem, czy bym długo wytrzymał. Więc biorąc pod uwagę takie coś, to no, wolałbym jechać do Włoch, gdzie kościół jest na każdej ulicy, niż jechać do Emiratów, gdzie mam y, problem z kościołem, nie? Boga bym miał, bo mogę iść do lasu i się modlić, ale, ale drzewo, drzewo mnie nie bezpowiada, nie? Dzięki. Ja w sumie mam bardzo takie podobne doświadczenie. Jak, jak Wojtek, bo mm, ciężko mi sobie też w, przypomnieć taki konkretny moment, gdzie yy, jakby czułam, że to już jest moje, że to nie jest gdzieś tam jakaś yy, naleciałość czy, 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 czy że po prostu przykaz. Natomiast yy, faktycznie, jak zadałeś to pytanie, to yy, przyszło mi na myśl, jakby yy, taka bardzo ważna spowiedź dla mnie święta. Przed. w klasie maturalnej pamiętam. I, I faktycznie gdzieś są takie momenty, kiedy Pan Jezus bardzo mocno tak mnie dotknął, nie? Tak jak Ty powiedziałeś, właśnie dotknął, bardzo konkretnie. Czy przez właśnie sakramenty, spowiedź świętą, czy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Ja na przykład takie doświadczenie właśnie jego bliskości, tego, że on. Yy, właśnie przyjmuje mnie taką, jaka jestem, yy, i że bardzo mnie kocha, bardzo, właśnie często yy, doświadczałam podczas adoracji Najświętszego Sakramentu nocą, kiedy, kiedy właśnie ja, jakby. Ja jestem śpiochem bardzo dużym i bardzo ciężko mi jest wytrwać nocą przed Najświętszym Sakramentem, kiedy trwa się w ciszy, yy, ale z drugiej strony. Właśnie bardzo mocno wtedy doświadczam miłości pana Jezusa i tego, że on mnie kocha taką, jaką jestem, kiedy ta głowa mi leci i kiedy nie mogę jakby fizycznie ym, przy nim tak trwać, jakby świadomie, nie? I mam, mam takie ogromne poczucie swojej słabości jako człowieka i ogromu miłości, jaką Jezus Chrystus ma do mnie, właśnie, do tego człowieka. Ym, więc, jakby takie momenty mam. Ym, natomiast, jak powiedziałeś o tym wyborze. To przypomniała mi się taka historia, kiedy pamiętam, myślałam sobie o, yy, o tym, gdzie chciałabym pójść na studia, do jakiego miasta. No i miałam yy, jakby w głowie dwa wybory Kraków i Warszawę, ale <laughs> kierowałam to tym, że w Warszawie jest duszpasterstwo świętej Anny, a w Krakowie jest beczka. Nie? I pamiętam, że komuś to opowiadałam, i ktoś pytał, gdzie. Ja mówię, że no albo tu, albo tu, bo tu jest to, a tu to. I ktoś tak popatrzył na mnie, koleżanka, i mówi, że no, to wybierasz w ogóle miasto pod kątem tego, gdzie jest jakie duszpasterstwo. A ja wtedy byłam strasznie zdziwiona, że ją to dziwi. Um, ale tak, no gdzieś jakby to było tak zasiane i tak ważne dla mnie, żeby, żeby z takim rozwojem. Gdzieś umiejętności szedł, ten rozwój duchowy, i żeby odnaleźć to swoje miejsce w kościele, że jakby to, to, to się łączy dla mnie. No, że Pan Bóg zasiał, jakby właśnie przez to, przez, to, przez to siebie i żeby ta codzienność była właśnie cały czas przeszywana Jego obecnością, nie? I żeby to, ta, ta codzienność no, należała do niego. Więc jakby nie mam takiego konkretnego momentu. Natomiast faktycznie jakby to, co też Ty, Wójtku, powiedziałeś, że wybór, nie? Codziennie wybieram, wybieram. Idę z Tobą, Jezu, czy nie? Że jakby to musi być konkretnie? I to musi być takie radykalne wręcz po prostu. Tak, Jezu, jestem z tobą, nie? I właśnie nie pojadę do, tam, bo tam nie mam mszy świętej. No, to jest trudne w dzisiejszych czasach, ale da się zrobić. Ja też chciałem powiedzieć, że Pan Bóg nie jest tak, nie jest. Ona skocha bardzo, więc kiedy wybierasz jego, na przykład tak. nie, rezygnujesz, e, załóżmy tak, no z mojego podwórka nie, nie zarobiłem 3000 tutaj, to, to nie jest tak, że tych pieniędzy mi braknie, bo albo Pan Bóg mi to odda gdzieś mm. indziej, na przykład kolejnego. Zadzwoni kolejny telefon i w terminie, który mi nie koliduje z kościołem, mogę pojechać zarobić jeszcze więcej, na przykład. I moja rodzina się przyszła, rodzina, ale nasza na ślub zbieramy, no to uzbierać na ślub to nie jest prosta sprawa. No i potrzebujemy tych pieniędzy, więc jakby Pan Bóg to oddaje w innych miejscach, nie? Albo, albo tak normalnie materialnie, albo przez swoje błogosławieństwo i tak dalej. Także to jest niesamowite, że wybierasz Pana Boga nawet radykalnie, że odrzucasz pracę, bo nie ma, ta, nie ma tam Boga, to nie jest tak, że Bóg cię zostawi sam opas. I rać sobie, a tylko naprawdę ci to odda. To jest... Tak, troszczy się. Łatwiej jest tak podejmować radykalne decyzje, że jednak nie skaczesz z klifu, bo wiesz, że tam jednak na dole tego klifu jest taka poduszka powietrzna duża i że spadniesz na nią, nie? Chyba, że nie trafisz. <grym> Ale Wojtku, jak będą dzwonili jeszcze z tych Emiratów, wiesz, to za Franka, mnie, pośle. No właśnie, pamiętaj o mnie, możemy jechać we, we dwóch po prostu. Ty? Nie, nie? Zabiorę księdza. No, no o... Podzielimy się wypłatą. Słuchaj, bez wypłaty nawet. Wiesz, ja ci będę codziennie musiał odprawiać. Będę no. się korzystał po prostu z życia. I misję nawet, no. może jakoś oślepimy jak na komunikację salińską, ale misję nawet akwarystykę. Tak. Sam Tak. No? Dobra, pogadamy o tym. Jeszcze Polita, którego pozdrawiamy do szczelin. Będą wycieczki dla starszych pań z do Emiratów Arabskich na narty. Dobrze, wracam do tematu, do mnie. Też u mnie płynnie to wszystko przebiegło. Mam takie momenty, może takie, które mi się teraz przypominają takie momenty, które gdzieś tam decydowały, pewnie, o tym, że właśnie z tego czegoś zewnętrznego tylko, albo z tego, co zostało mi pokazane, czy wziąłem od rodziców, stawało się takim moim, moim. Na pewno to jest taki moment właśnie takiego zaangażowania się większego w, w tych ministrantów, tą służbę liturgiczną, liturgiczną, takie prowadzenie innych. Wiedziałem, że muszę być wzorem, takim przykładem, że też mówię im tym chłopakom o Panu Bogu, że prowadzę jakieś spotkania, więc kurczę, to wymagało ode mnie, przynajmniej rodziło takie pragnienie no, poczytania, doświadczenia większego i, i też no, skłoniło mnie do modlitwy, takiej osobistej. Która gdzieś tam się chyba wtedy właśnie zaczęła. Inny moment to jest moment no, te spotkania Salezjanów, czyli już z konkretnego doświadczenia przyjechania chociażby tutaj na FSM. Jeździłem na takie formacyjne spotkanie młodych, akurat z, z inspektorii Wrocławskiej. No, i pamiętam ten FSM bardzo dobrze. Pamiętam wszystkich Salezjanów, pamiętam moją modlitwę w kaplicy teologicznej tutaj na Łosiówce. Pamiętam też spowiedź. No, to było mocne doświadczenie takiego chłopaka z drugiej tam klasy liceum. Inny moment to jest moment, kiedy się dowiedziałem, że mój brat idzie do zakonu. To też był taki bardzo mocny moment. Pamiętam, że kurczę, zacząłem się zastanawiać nad sobą, że on idzie do zakonu, on, który tam jest po agiechu i w ogóle ma super pracę, zarabia duże pieniądze i, i życie przed sobą, po prostu mówi, że idzie do jakiegoś zakonu, no nie. No to to było dla mnie wtedy takie dające do myślenia i trochę tak sprowadzające jeszcze bardziej no właśnie do takiego życia wewnętrznego, duchowego, do, do jakiejś takiej osobistej też modlitwy i do takiej trochę pewnej tajemnicy serca, która się zaczęła wtedy u mnie rodzić, tajemnicy właśnie, która była tylko między mną a Panem Bogiem. Do której jakby nikt nie miał dostępu, nawet ci najbliżsi, coś moi ludzie, czy rodzice, nawet chociaż świadomo, gdzieś tam się może domyślali, czy coś widzieli. Jest takich takich momentów jeszcze, to na pewno śmierć Jana, Jana Pawła II. To już tak byłem na takiej ostatniej prostej rozeznania, decyzji, czy, czy idę właśnie, czy nie idę. I, I śmierć Jana Pawła II, czyli 2 kwietnia 2005, to taka była decyzja, chyba ostateczna w moim życiu, że, że idę faktycznie do Salezjanów, że chcę, że chcę iść taką drogą. Więc, więc tak. Padło znowu imię świętego Jana Pawła II i cieszę się, że na nim, że tak powiem, wylądowaliśmy, bo właściwie dzięki, dzięki właśnie Janowi Pawłowi II. Przeżywacie to, co teraz przeżywacie, czyli to spotkanie młodego kościoła, spotkanie z młodymi ludźmi yy, w Waszym wieku, może trochę nieco star starszych. Yy czyli te światowe, światowe Dni Młodzieży. Tak jak tutaj ksiądz Franciszek powiedział a na na Pawła II, no to gdyby nie on, nie byłoby Światowe Dni Młodzieży, a gdyby nie Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, to ja najp najprawdopodobniej nie byłbym takim człowiekiem, jakim jestem teraz. Też dzięki już wspomnianemu z Andrzejowi Polichtowi, który wystawił nas na niesamowitą, e, no mogę powiedzieć, minę, bo powiedział, że jedziemy na Światowe Dni Młodzieży, a pojechaliśmy do pracy w kuchni tutaj na Łosiówce. Ja wtedy nie kto czy kto był? Który? Był, kto, 15 roku? 16, no to miałem 16 lat, no to w sumie byłem już takim dosyć, 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 dosyć dużym chłopakiem już byłem, ale jeszcze takim... Teraz bym to nazwał takim mamień-synkiem, taką miękką kluchą. A tutaj pojechaliśmy i to była najcięższa praca w moim życiu. Ja, żeby żeby od razu na, na, zaznaczyć, księdza Drzewu jestem bardzo za to wdzięczny, nie mam żadnych e, e, wątów, że tak nas że tak nam zrobił, bo naprawdę z, uważam, że zyskałem dużo więcej dzięki temu, niż bym zyskał, gdybym jeździł na te spotkania z papierzem i tak dalej, bo dalej miękka kluska by jeździła się spotykać, oglądać, byłoby fajnie, nie? A tak to tak. Z, 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 jesteśmy postawieni przed bardzo dużym wyzwaniem, bo... Właściwie w kilkanaście osób robiliśmy po kilkaset albo kilka tysięcy, ponad tysiąc kanapek dziennie robiliśmy dla przyjezdnych tu, yy, pielgrzymów. I yy, 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 no pracowaliśmy po 20, po 22 godziny na dobę i było ciężko, więc ludzie wykruszali się i to była taka decyzja, pierwsza z moich takich naprawdę poważnych decyzji, że nieważne, że jest mi ciężko, nieważne, że jest mi źle, że. Jakby ciało już nie wytrzymuje, no to ja dla Pana Boga, dla tych pielgrzymów, którzy chcą się spotkać z, z następną świętego Piotra, spotkać się z innymi młodymi, ja chcę im służyć. Nie? I to dla nas, dla bardzo dla wielu ludzi, był taki test taki bardzo mocny test tego, po co tu przyjechałem, nie? czy spotkać się z Panem Bogiem, czy dać coś z siebie, czy chcę tylko coś brać cały czas. Nie? I to było takie niesamowite, że my naprawdę ten tydzień tutaj w Naosiu przeżyliśmy. Przeżyliśmy, było bardzo ciężko, ale daliśmy radę, i to był taki moment, w którym ja poczułem, że z chłopca zamieniłem się w mężczyznę. Przez jakby uczenie się oddawania siebie, nawet kiedy już prawie nie mam czego dać, to nawet tą ostatnią resztkę siebie oddam. Nie? To niesamowite było doświadczenie. I ja się to czasie od... dni jednej Młodzieży. Bo, potem pojech pojechaliśmy na spotkanie z papieżem, mieliśmy miejsce w sektorze Z, na samym końcu wszystkiego, z tyłu sceny, która była wysłuchana czarnym foliowym workiem. Także nawet nie, zauważył, nie widziałem papieża. Ale słyszałem i słowa jego też bardzo mocno mnie przemówiły. Ale. No, samo to, że ja teraz chcę dawać, a nie brać, to niesamowite. I to takie nie młodzieży. no i spotkanie wszystkich ludzi z całego świata wierzących, to było niewiarygodne, gdzieś tramwajami to po Krakowie jeździliśmy, no to czarnoskórzy, Azjaci, Europejczycy, wszystkie języki świata i wszyscy wierzący, katolicy, no, niesamowite to było doświadczenie. I, ty, i taka radość, kiedy nagle cały Kraków stał się uśmiechnięty, wszyscy biegali, po prostu radośni, no, to było niesamowite doświadczenie. I, do te, I mam nadzieję, że teraz nam z tym będzie się kojarzył przede wszystkim święty Jan Paweł II, a nie z Franciszka, Franciszkańską III, ale właśnie z tym doświadczeniem młodego kościoła i młodych ludzi. Chciałbym, żebyśmy się na koniec też podzielili swoim przemyśleniem, może kilkoma słowami, kilkoma zdaniami. Co wy, co wy byście powiedzieli młodej osobie, która. No przy was bym powiedziała, super, fajnie, że to wszystko mówisz, ale no... Bóg tak, okej, okay, jak najbardziej, ale ten Kościół to nie. Może od Wojtka powiem, że ty, ty już wcześniej o tym mówiłeś, także... To ja mogę po sobie powtórzyć, może coś mi się uda rozwinąć przy okazji. No to tak jak wspomniałem a propos jakichś takich wyborów zawodowych, czy warto... Kierować się swoją karierą? Czy warto kierować się takim zadbaniem o kontakt z kościołem? No bo wyjeżdżając do pracy za granicę, mógłbym spokojnie mieć Pana Boga przecież w sercu. Mógłbym, yy, nawet, 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 nawet bym mógł różne rusz, zadmawiać, odmawiać, nikt by mi nie zabronił. Może tam chociaż w Emiratach, nie wiem. Ale w każdym razie mógłbym jakoś tam studiować Pismo Święte. Ale brakowałoby mi bardzo wspólnoty ludzi wierzących przede wszystkim. Czyli osób, które nakierowywałyby mnie, gdybym gdzieś zabłądził. Ja jak jestem we wspólnocie, jestem w v systemie, to gdyby cokolwiek mi się stało z głową i zacząłem jakieś dziwne teorie prawić, to zaraz jeden brat z drugim mnie klepnie w ramię i mówi Wojtek panuj się, bo odpływasz, nie? A na widzę po tobie, że widzą... Katolicy mają taką... <laughs> Zauważyłem tendencję, że patrzą na innych i obserwują, więc kiedy widzą w tobie, że coś się dzieje złego i nie, nie boją się podejść, powiedzieć, słuchaj, co się z tobą dzieje, nie? Widzę, że jesteś smutny, widzę, że coś jest nie tak, nie? No i powiedzą mi po, i pomogą, nie? A... A z ludźmi niewierzącymi nie zawsze tak jest. Często są tak we własnych problemach zakopani, że nie mają czasu spojrzeć na problemy innych, nie? Tak samo e, możliwość korzystania z daru spowiedzi. Ja naprawdę mocno wierzę w to, że spowiedź ma moc, działa i to nie jest jakiś tam taki psychologiczny wymysł, to nie jest rozmowa z psychologiem, tylko wiem to na przykład po tym, że nawet jak podczas spowiedzi ksiądz mi nic nie powie, tylko zada mi e, pokutę i... Oraz grzeszy, to i tak czuję w sobie ulgę. Nie? Więc wiara, ale też jakby sama moc sakramentu. No i komunia święta, która też jest bardzo mocnym sakramentem, jest niesamowita i bez niej też bym nie mógł żyć. To są rzeczy, których nie mogę doświadczyć poza kościołem. Mimo, że Pana Boga bym mógł doświadczyć poniekąd, tylko byłbym też skazany na moje własne. Na moją własną interpretację, nie? Byłbym, mógłbym bardzo daleko odpłynąć, gdybym sobie sam zaczął interpretować, że czuję, że Pan Bóg do mnie teraz mówi, a tak, tak naprawdę to jest moja, sama, moja własna głowa, mój własny wymysł, nie? A kiedy jest nas cho, chociaż czworo i myślimy nad jednym tematem, no to jest, jest prościej, nie? Żadna ogromna firma nie jest zarządzana przez jednego człowieka, tylko jest zawsze jakiś tam zarząd, grupa ludzi, która kombinuje, czy ten pomysł jest dobry, czy nie jest dobry, nie? Także dla mnie kościół jest taką. taką no, się ty Piotr jest skałą, na której zbuduje kościół, więc ja chcę na tej skale stać. Więc chcę mieć jakieś twarde podłoże. Nie chcę być jak dom na piasku, przyjdzie burza i się okaże, że te moje fundamenty były błędne, nie? Żyłem w kłamstwie. A chcę żyć w prawdzie, więc chcę stać na skalę, jaką jest kościół. Kurczę, właśnie to wszystko powiedziałeś. I sobie, my... <laughs> I sobie myślę, że no tak, no ja też, ja też. No tak, no tak. Ale ja może... Mm... Tak, nawiążę do tego. Mnie bardzo mocno doświadczyło, nie doświadczyło tylko, pamiętam takie doświadczenie, jak też na jakimś spotkaniu młodych, jeszcze w liceum, mieliśmy o kościele świętym, o prześladowaniach kościoła, jakiegoś tam pierwszego kościoła. I o nawróceniu Świętego Pawła i słowach, które mówi Jezus ym, do Świętego Pawła, że dlaczego mnie prześladujesz, nie? I jakby to uświadomienie, że on mówi o, o sobie, nie? Mnie prześladujesz, a mówi o Kościele, że Kościół i Jezus to jest jedno. Bardzo mocno mnie pamiętam, to wtedy uderzyło, takie uświadomienie sobie, że tego się nie da rozdzielić, po prostu się nie da. I jakby to. Jeżeli, że jeżeli my to rozdzielamy, to, to jest nasze wygodnictwo, nie? to jest nasze wybieranie, co mi pasuje, co nie, to jest układanie sobie Pana Boga pod moje emocje, pod moje pragnienia. A nie, tego się nie da, po prostu Kościół i Jezus to jest jedno. Kościół to jest Eucharystia, to są sakramenty święte, to jest modlitwa osobista. I jakby budowanie relacji z Jezusem, nie? Bo ja mogę chodzić do kościoła jako do budynku i sobie tam stać i uczestniczyć w Eucharystii, ale tego nie przeżywać. Więc, jakby, żeby, żeby być jakimś dobrym, nie wiem, kucharzem, czy, czy po prostu dobrze pełnić swój zawód, trzeba go praktykować, trzeba go doświadczać, trzeba cały czas się rozwijać w danym zawodzie. I to samo jest w kościele, to samo jest w relacji z Jezusem, żeby Móc mówić o kościele, trzeba go doświadczać. Nie można stać z boku. Trzeba wejść i jakby go przeżywać. I siebie dać. I siebie dać, tak, dokładnie. Bardzo mocno um, przyszło mi na myśl to, yy, co co też powiedziałeś, co nawiązałeś do wspólnoty, do tego, że właśnie ktoś Cię obserwuje, to ja, ja mam takie doświadczenie właśnie we wspólnocie, w której teraz należę, salezjańskiej. Właściwie dzięki tej wspólnocie ja w ogóle poznałam charyzmat salezjanów, bo nigdy wcześniej nie, nie miałam jakby styczności, ale kiedy właśnie wstąpiłam do, do wspólnoty, do ziemi, do ziemi Boga, to na początku jakby bardzo tak lawirowałam, tak raz się pojawiałam, raz nie. I to trwało około dwóch lat. I ja wielu rzeczy też wtedy nie rozumiałam, wiele rzeczy też mnie denerwowało we wspólnocie, wiadomo, i ludzie tacy i, i tak dalej. Ale dopiero kiedy zaczęłam sama od siebie dawać i udzielać się w tej wspólnocie, zaczęłam wchodzić w relacje i jakby wychodzić z inicjatywą, zobaczyłam, jak wiele otrzymuję. I zobaczyłam, ym, no, że, że dopiero wtedy ja się rozwijam, że to ma sens zaczęłam poznawać ludzi i widzieć, dlaczego są, jacy są, nie? I jakby, jakby to, no, no, tego się nie da, nie da, się po prostu gdzieś rozdzielić, nie? Kościół i Jezus to jest jedno. Ym. I jak, jakby, może, może, jakby mówiąc do, do, do młodych, tak jak nawiązuję do twojego pytania, że, którzy mówią, że Pan Bóg tak, a Kościół nie, to może, żeby sobie dali po prostu takie, taki miesiąc żeby po prostu zacząć uczestniczyć w Kościele. Może miesiąc, 30 dni. I prosić Jezusa o to, gadać z Nim Taki o tym. Challenge. Taki challenge. Taki challenge. Że po prostu pokaż mi, że Kościół ma sens, nie? Bo jakby, żeby otwarcie rozmawiać z Jezusem, a ja gwarantuję, że, że On wam pokaże. No, oczywiście nie powiedziałbym tego wprost młodemu, ale przypominają mi się słowa księdza marszałka, który był owego czasu takim tutaj no, duży, wielkim pastorzem młodzieżowym, takim, taką ikoną. Dzisiaj gdzieś tam się wraca do, do przynajmniej historii, kiedy, kiedy on był odpowiedzialny za oratorium w Kielcach, gdzie tam były tłumy, gdzie po prostu kilkudziesięciu salezjanów jest dzisiaj z tego oratorium, czy kilkunastu może. W każdym razie on na wykładach z nami powtarzał często taką sentencję łacińską, będzie po nie uwaga. Nihil volitum, nihil precognitum. Czyli nic, co wcześniej, czego wcześniej nie, nie poznałeś, nie możesz tego po prostu później chcieć. Nic, co nie jest poznane, nie będzie chciane. I to jest pewien klucz, pewnie, do, do, do młodego człowieka, w sensie do odpowiedzi na to, żeby ten, żeby ten młody człowiek się odnalazł w kościele, żeby on go na, początek, na, na początku poznał, żeby dać mu w tej naszej propozycji duszpasterskiej taką propozycję, która będzie na tyle atrakcyjna i tyle, jakby na czas na, na czasie i tak też trafiająca w jego rzeczywistość, żeby on mógł przyjść do kościoła i go poznać. Bo jak go pozna, to ja jestem przekonana osobiście, że go wybierze, że za nim pójdzie i, i że będzie tam miał swoje miejsce, które już przecież w Duchu przez Ducha Świętego, przez Pana Boga jest już tam dla każdego wyznaczone. I, i, I cały szkopu w tym właśnie, żeby tak podprowadzić młodego człowieka, zachęcić do poznania, do, do, do tego, żeby złapać go nawet na, na tą przysłowiową piłkę, czy, czy na cokolwiek innego, co, co, co przez niektórych ciągle jest dzisiaj uważane może za. Za, za może nie, nieodpowiednie, za no, niepasujące do, do pewnej rzeczywistości kościoła, która jest skojarzona z, właśnie z, z jakąś taką etykietą, z pewnym zachowaniem, ze sposobem chociażby ubierania się czy zachowania. Trzeba przez to, my jako Salezjanie, myślę, to robimy, czy próbujemy przynajmniej się trochę przebić i zaproponować coś takiego, że tego młodego człowieka złapiemy. A później stopniowo w pewnej formacji czy w procesie ukazywać mu to piękno kościoła, wprowadzać go w tym kościół przez to, co powiedział też fajnie Wojtek. To jest genialny przykład księdza Andrzeja, który, który ma akurat taką metodę działania, że angażuje. Prawda? I on oczywiście może nie na wszystkich się sprawdzi ale się sprawdza ze względu na to, że, że młody człowiek dzisiaj potrzebuje no, konkretu, potrzebuje, y, że, że, jest, że jest zauważony, że może coś zrobić, potrzebuje takiego zaufania, że mu się coś powierza, że jest za coś odpowiedzialny i mm, wydaje mi się, że to jest taka ogromna przestrzeń jeszcze w kościele i w zgromadzeniu naszym właśnie, w żeby w tym kierunku iść. Trochę o tym mówi papież Franciszek w swojej adhortacji Christus Vivit kiedy mówi, no, młodzi ewangelizatorzy, młodzi animatorzy, młodzi dla młodych, prawda, dawajcie młodym klucz, dawajcie młodym odpowiedzialność, zaufajcie, nawet jeśli zrobią to gorzej od was, to to jest, to będzie z wielkim pożytkiem dla nich samych, ale też dla innych, którzy obserwują, którzy może dzisiaj szybciej wzór i przykład wezmą z rówieśnika albo z, ze starszego czy starszej kolegi, czy starszej koleżanki niż z księdza, niż z księdza, więc więc ta, ta, y, taka przeszłość zaprosiłbym młodego człowieka do, do, do doświadczenia. Te 30 dni, o których mówiła Marysia, jest bardzo fajnym, fajnym pomysłem, ale jakby to były 30 dni konkretu właśnie, 30 dni y, z, z, zorganizowane, przemyślane. Y, tak też poukładany, żeby stopniowo go prowadzić do, do doświadczenia Pana Jezusa, chociażby w Eucharystii, a nie od razu go ciągnąć do spowiedzi albo coś w tym stylu, prawda? I jakby rozumiemy to, to, to wszystko w Duszpasterstwie młodzieżowym to, młodzieżowym, to jest bardzo ważne i, i obyśmy tak myśleli, i obyśmy tak działali, właśnie w ten sposób. Wiem z doświadczenia, ksiądz Franciszek jest e, znawcą duchowości salezjańskiej. Miałem przyjemność e, bycia jego studentem. Pamiętasz, to, to nie była duchowość salezjańska, tylko duszpaster swój Ale duchowość salezjańska tam jest. I, e, i, I w tym kluczu chciałem też zapytać księdza już tak na zakończeniu, bo to pytanie wybrzmiało. Odpowiedzi otrzymaliśmy. Mam nadzieję, że możecie się nimi też podzielić e, i skorzystać z nich, by odpowiedzieć komuś, kto e, posłuży się takim stwierdzeniem. E, jaki kościół wyobrażał sobie ksiądz Bosko i czy ten, który mamy teraz, jest właśnie taki, odpowiada tej jego wizji? No to jest takie podświetliwe trochę pytanie, bo po pierwsze trzeba powiedzieć, że ksiądz Bosko był człowiekiem tamtego czasu. Jak każdy z nas po prostu jest człowiekiem, jest w konkretnym miejscu, jest w konkretnej rzeczywistości, Kościół na przestrzeni przecież wieków się zmieniał. Podam jeden przykład, można by więcej mówić o, o historii Kościoła we Włoszech w XIX wieku, ale widzimy to mocno u księdza Bosko, kiedy ksiądz Bosko wychowuje się już w seminarium, najpierw w Kieri, a później w Turynie. I sam o tym pisze, zresztą we swoich wspomnieniach, ale, ale też wspominają później o tym biografowie księdza Bosko, którzy mówią o, o czymś takim jak duch jansenizmu w tamtym czasie, w tamtym seminarium i, i w ogóle w kościele. Jansen jest taki prąd w kościele, nurt, który się pojawia już wiek wcześniej, który, żeby tak nie, nie opisywać, nie wiadomo jak, był bardzo takim ruchem rygorystycznym, prawda, byśmy powiedzieli sztywnym, był takim ruchem, który mówił o pewnej niegodności człowieka, o, z jednej strony o wielkości Pana Boga, o jego świętości, a z drugiej strony o, o człowieku, który jest grzeszny, który jest niegodny. Wyrażało się chociażby to w tym, że, że Ksiądz Bosko jest wychowywany do tego, żeby, żeby na przykład tylko raz w tygodniu przyjmować Komunię Świętą. Tak? I znamy to z jego biografii, że sam się wymyka. I rezygnuje ze śniadania w seminarium w Kieri i wymyka się do kościoła, żeby uczestniczyć w Mszy Świętej. Wiele innych rzeczy w tym, w tym sposobie, stylu wychowania, powiedzmy, tradycji tamtej, tamtejszego też kościoła. Z drugiej strony wiemy, że Ksiądz Bosko no, kochał Kościół. Kochał Kościół taki, jaki on był wtedy. Czy sytuacja Kościoła była lepsza niż dzisiaj? Nie jestem historykiem, ale myślę, że nie. Myślę, że nie. Na pewno nie we Włoszech, gdzie, gdzie był antyklerykalizm, gdzie po prostu zakony zamykali, gdzie kościół był kojarzony właśnie z, no, z czymś złym, z czymś złym, że z pewną ciemnotą, prawda? Z, ze średniowieczem, z, z organizacją jakąś taką potajemną, która nie idzie z duchem czasu, pewnej, pewnej rewolucji, która wtedy w tych wiekach przecież już się rodzi i, i, i się dzieje, szczególnie we Włoszech, ta rewolucja przemysłowa i inna, kulturowa też ksiądz Bosko bardzo kocha ten kościół, tamten kościół, który, który się boryka też ze swoimi problemami, chociażby z historii też wiemy o, o papiestwie, nie ma, nie ma państwa właśnie jeszcze tego kościelnego, nie ma Watykanu, papież się trochę błąka, staje się więźniem Watykanu wcześniej, więźniem właśnie swojego pałacu, Są, z, róż, z różnych stron jest atakowany jako, jako głowa, głowa kościoła i wtedy właśnie w tych momentach, w tych czasie ksiądz Bosko mówi, Będę posłuszny papieżowi aż do śmierci. Co powie papież nam, salezjanom, to jest, to jest rozkaz, tak, takie mamy zapiski księdza Bosko. Ksiądz Bosko jest wtedy bardzo posłuszny, wyraża posłuszeństwo Kościołowi, chociażby przez to, co go spotyka od niesłusznie go oskarżającego jego biskupa, biskupa Turuny, który zresztą był jego kolegą w seminarium, którego ksiądz Bosko sam nominował, można powiedzieć, czy wskazał papieżowi, jako przyjaciel papieża ksiądz Bosko takie rzeczy robił. Więc skazał go jako, jako dobrego kandydata na biskupa Turynu, a ten później biskup już, Turyn arcybiskup nakłada kary kościelne na, na księdza Bosko, zakazuje mu chociażby spowiadania przez kilka lat swoich chłopaków. Ksiądz Bosko jest temu posłuszny i, i wierzy, że za tym kościołem, y, za tymi decyzjami tych ludzi y, właśnie kryje się wola Boża, że działa Pan Bóg i że to jest, y, że to, że to jest dobre. Taki przykład nam zostawia. Posłuszeństwa właśnie papieżowi, biskupom, wielkiego umiłowania, pewnej dyspozycyjności też dla Kościoła, prawda? I, i wyraża się to dzisiaj w naszym charyzmacie w ten sposób, że, że, że jesteśmy bardzo związani czy zaangażowani w tą działalność misyjną Kościoła jako salezjanie w 136 krajach. W jaki sposób widzimy to w też takiej naszej duchowości, kiedy, kiedy codziennie modlimy się tą modlitwą, to do Matki Wspomożycielki Wiernych, do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i, w, i ten fragment po rozmyślaniu, kiedy mówimy właśnie, że będziemy wierni biskupom Kościoła. Tak byliśmy też wychowani w seminarium i, i w, podczas naszej formacji, mam nadzieję, że się nic nie zmieniło w tej, w tej kwestii właśnie że, że jesteśmy lo, właśnie, że jesteśmy związani mocno z Kościołem lokalnym, że uczestniczymy w życiu Kościoła lokalnego. Nawet sam fakt, zobaczcie, ubioru, tak? stroju zakonnego, którego my nie mamy. Ubieramy się jak księża diecezjalni. Z jednej strony właśnie zakonnicy, z jednej strony swoja duchowość i swój charyzmat, ale z drugiej strony wiemy doskonale, że jesteśmy w Kościele, że ten Kościół to jest właśnie nasza Matka, że jesteśmy częścią tego Kościoła, że mamy temu Kościołowi też służyć, szczególnie w tym, w tym duchu młodzieżowym. Więc podsumowując i kończąc, wypowiedź jakiego też ksiądz Bosko dzisiaj by chciał Kościoła to myślę, to myślę o, tym, o tej odpowiedzi w kontekście właśnie, właśnie naszego charyzmatu i naszego zaangażowania. Na pewno chciałby, żeby Kościół był z młodymi, żeby Kościół był z młodymi, żeby Kościół był dla młodych żeby my jako salezjanie, nasza rodzina salezjańska, żeby była mocno zaangażowana w to duszpasterstwo, które, które on uczynił swoim i przekazał nam, nam dzisiaj duszpasterstwo młodzież, żebyśmy w tym kościele byli tą cząstką, która, która widzi młodzież jako, jako pierwsza, która kocha młodzież może bardziej niż inni i która dla tej z tą młodzieżą jest i, i daje jej konkretną propozycję dojścia też do, do kościoła, a tym samym do, do zbawienia, do Pana Jezusa. Wiele bardzo budujących, bardzo pozytywnych myśli padło. Z tym chcemy was zostawić. Dziękuję moim gościom i tak jak zaczęliśmy, tak skończymy, zaraz po tym jak Ksiądz Franciszek udzieli nam wszystkim błogosławieństwa. Dobrze. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Zostańcie w pokoju z Chrystusem. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże! Wszyscy słyszą nasz radosny głos, podnosimy swe ręce, powietrze już drga. Jezus żyje, nie zostawi nas, już teraz na miłość jest czas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.